Cześć, witajcie moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale Fiat 20 Ultimate na moim kanale, A dzisiaj bardzo, bardzo nietypowo, ponieważ... Wygrywamy! Wygrywamy 24. spotkanie w ten weekend Food Champions, a co za tym idzie, zdobywamy najlepszego, najlepszą nagrodę. Yy, możliwe, że w ogóle w całym moim graniu Food Champions w tym roku, bo jak pewnie jak coś dłużej obserwuje ten kanał, to chyba moim ostatnim najlepszym trafem był Dawid Dehea i to było chyba z 3 miesiące temu, także nie jest dobrze. Naprawdę, co jak co, ale wydaje mi się, że ja zasługuję na wreszcie, chociaż no minimalnie grywalną kartę z tego właśnie Pika. Ale zanim to... Za 10 zwycięstw Champions otrzymałem Christiana Portu. Za zwycięstwo 18 otrzymałem Ciro Immobile, co może pod względem overall nie jest jakimś najgorszym trafem, ale pod względem grywalności wygląda to troszkę gorzej. Dlatego mam nadzieję, że tą średnią procentową podnoszenia overala coraz lepszy pik utrzymamy i, i ta ostatnia karta będzie naprawdę, naprawdę bardzo dobra. Mój aktualny składzik prezentuje się następująco. Dużo zielonych kart, choć nie ma już tutaj Lukasa, Gradanie James, którym grać nienawidzę, ale musi póki co grać, bo nie mam Zbytnio pieniędzy na, na zakup kogoś innego. Lorą blon kupiony do testów, składzik bardzo, bardzo przyjemny. A teraz przejdźmy już do najważniejszego w dzisiejszym materiale, bo tutaj powinno być już do odebrania nasza nagroda. Jeśli wszystko dobrze obliczyłem, tak jest ukończone: 3 na 3 10, 18 oraz 24 zwycięstwa. Szkoda, że tutaj mamy chyba tylko jeden z dwóch, jeśli dobrze pamiętam, do wyboru, a nie na przykład jeden z czterech, jeden z pięciu. No, wtedy by ta szansa była ogromna no, na jakiś solidny traf. Tak jest niewysoka, ale i tak no, liczę. Liczę, że coś trafi grywalnego. Także zobaczcie, moi drodzy. No, wielki stres, bo naprawdę tak dobrej nagrody. Jeszcze w tym roku nie odbierałem. A moją nagrodą będzie. Ugolori <ścoughs> teoretycznie mi pasuje do składu, ale. Jaki jest sens brać go, jeśli jest on dużo gorszy od Stegena, A 2 Stegen kosztuje tylko 35k. Niestety, no niestety, Hurricane Overall również bardzo duży, tak jak w przypadku Ciro i Mobile, bo aż 91. Ale niestety do no, Fifka w tym roku nie pobaga, nie pobaga. I ten składzik odstaje od bardzo wielu graczy No kurde naprawdę, wielka szkoda, bo już mojego ostatniego dobrego trafu nie mogę sobie przypomnieć. Póki co tylko tracę na prowizjach niż zarabiam na trafu. Choć może tutaj wpadrzę z trzema informami, będzie jakiś dobry traf, ale to otworzymy sobie. Otworzymy to sobie w środę, no bo ta drużyna tygodnia jest tak tragiczna, że jak zawsze tutaj są trzy karty, które kosztują 10k, no to teraz by kosztowały chyba z 5k przy takim Team of the Week. A do SBC wyszła bardzo, bardzo ciekawa karta, pamiętne chwile, to jest chyba flashback, nie wiem czy to jest flashback, dobra niech będzie po prostu pamiętne chwile. Aleksander, nie Aleksander, Arnold to jest to Aleksandr 99 stamina, 91 overall. I ten gość mi pasuje do składu. Ehm, jeszcze biorąc pod uwagę, że mam Neymara, no to fajnie, tą lewą stronę będę uśmiechał zapełnioną tak naprawdę do końca gry. Także bardzo prawdopodobne, że ja sobie tego po prostu Aleksandro zrobię tutaj przypalę i Immobile, tutaj przypale Harry'ego Kejna, ehm, bo na odwrót w sumie, tu może być Immobile, jak ma być gość serii A. Także to SBC wyniesiemy bardzo, bardzo mało przez to, że taki tutaj przepalę, no ale niestety liczyłem, że, że wypadnie coś co będę mógł dać do składu a nie tylko do SBC także ja wam moi drodzy dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału bardzo szybko, streściwie i na temat ono nie ma tutaj zbytnio się nad czym rozwodzić miał być dobry pik nie ma tragedii, ale również nie jest znakomicie. Także ja Wam życzę powodzenia! Choć pewnie, jeśli kiedy Wy to oglądacie, to już te piki dawno odebraliście. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie piki dostaliście. Bo tego jest to naprawdę bardzo ciekawy, Czy ta średnia trafialność dobrych kart była dobra, czy może jednak nie. Trzeba eee, miłego dnia trzymać się dłuższenia. Yo!